Hej, hej, witajcie w kolejnym odcinku o III wojnie światowej. Dzisiaj pozwiedzamy sobie trochę Warszawę i pogadamy krótko o nowych update'ach, które wyszły na początku listopada. Obydwa dodatki zajmują całkiem sporo, bo około 10 giga. Pokazuje to, jak bardzo twórcy gry pracowali, żeby naprawić większość błędów. Myślę, że jest to dobry początek. Naprawić błędy zamiast zwiększać ilość dodatków do gry, jak na przykład nowa broń lub pojazdy. Niestety nie obyło się bez błędów. W wcześniejszych patchach gra u mnie chodziła w miarę stabilnie. Rzadko kiedy mogłem odnotować zacięcia lub wyrzucanie z serwera. Praktycznie nie istniało to w moim przypadku. Jednym słowem było ok. Po pierwszym patchu zauważyłem, że wielu graczy ma problem ze zrobieniem pierwszego kroku swoją postacią. Mnie również się to zdarzyło. Nie wydaje mi się, żeby to był jakiś skomplikowany problem do naprawy. Podejrzewam, że patch spowodował jakiegoś buga. Wystąpiło u mnie kilka przypadków, kiedy po wejściu na mapę gra utknęła na ekranie deploy. Po tym musiałem uruchomić grę ponownie, co tylko powodowało u mnie większą irytację ze względu na stracony czas. Co więcej, zdarzyły mi się crashe do pulpitu i błąd silnika Unreal. Od czasu wydania łatki studio wypuściło dwa kolejne małe patche, które eliminują wymienione przeze mnie wcześniej błędy. Świetna robota, że deweloperzy tak szybko reagują na głosy graczy. Wyrzuciłem z siebie złe rzeczy, przejdźmy do pozytywów. Jeśli wziąć pod uwagę największe zmiany, to padło na broń i ekwipunek. Podniesiono statystyki niektórych broni, jak na przykład pistoletów oraz snajperek. Co więcej, trafienie wroga w głowę powoduje natychmiastową eliminację i więcej punktów na naszym koncie. W mojej krótkiej recenzji wspomniałem, że nieraz trzeba zużyć cały magazyn średniej broni, aby zabić wroga. Było to bardzo uciążliwe. Dlaczego? Chociażby z tego względu, że wielu graczy, mając snajpera, wybierało jako drugą broń lekki karabinek. Przez to nasz żołnierz był niemal bezużyteczny na bliskie odległości. Zmianie uległ również odrzut niektórych broni oraz trzęsienie obrazu podczas strzelania. Czy to jest plus? Ciężko powiedzieć. Lubię wyzwania i strzelanie w WW3 nie należało do najprostszych. Trzeba było poświęcić trochę czasu, żeby opanować odrzut broni. Być może jest to zabieg celowy, żeby nie odtrącić nowych graczy, którzy mogą mieć problemy, żeby szybko przyzwyczaić się do gry. Kolejna rzecz, penetracja pocisków. Twórcy wzięli na warsztat klasę pancerzy i ich wpływ na odporność naszej postaci. Bardzo dobra decyzja. Zmieniono również to, jak różne typy amunicji wpływają na zabijanie i przeszywanie pancerzy. Zmieniono również obrażenia od ognia, więc zalecam trzymanie się z dala od płonących pojazdów. W samej rozgrywce została również zmieniona punktacja oraz maksymalny czas pojedynczej rozgrywki. Dostajemy teraz jeszcze więcej punktów za wykonywanie rozkazów, co moim zdaniem sprawi, że gracze jeszcze chętniej będą współpracować. Poruszyłem ten temat w mojej krótkiej recenzji, mówiąc, że brakuje mi interakcji z drużyną. Myślę, że zastosowanie takiej metody wpłynie bardzo korzystnie na grę drużynową. Zmieniono również kilka rzeczy w interfejsie. Z kosmetycznych rzeczy powiększono czcionkę, dodano ikonę broni, z jakiej zabijani są przeciwnicy oraz dodano statystyki dla większości rzeczy w menu. Usprawniono dużo w stosunku do nalotów. Pojazdy mogą zostać zniszczone jednym uderzeniem. Zmieniono również sam dźwięk nalotów i dzięki temu możemy łatwiej odróżnić, jaki nalot właśnie trwa. Przejdźmy sobie teraz do ekwipunku. Po patchu żołnierz automatycznie zmieni tryb amunicji, kiedy skończy nam się cały zapas podstawowych naboi. Dodano nowy sposób trzęsienia się kamery podczas wybuchu granatów oraz ładunków C4. Co więcej, twórcy zmienili trochę wygląd ikon broni podczas konfiguracji, co sprawia, że możemy łatwiej rozpoznać broń bez potrzeby kliknięcia i sprawdzenia, jak wygląda. Z wizualnych spraw zmieniono ekran podsumowania rozgrywki, który możecie zobaczyć na końcu każdej potyczki. Dodano dodatkowe zniszczenia na mapie Moskwa oraz dodano nowe efekty adaptacji oka, kiedy nasza postać wychodzi z ciemnych obszarów na jasne i odwrotnie. W celu ułatwienia rozgrywki zmieniono również balans bieli, co sprawia, że możemy łatwiej zauważyć wroga w ciemnych zakamarkach. Deweloperzy z The Farm 51 dodali również kilka nowych zasłon na mapach Warszawa i Moskwa. Odblokowano tunel na małej mapie Warszawa oraz naprawiono błąd, który sprawiał, że mieliśmy problemy z dostaniem się na wyższe poziomy w centrum handlowym Warszawy. Przejdźmy do napraw bugów, które wprowadził ten patch. Twórcy wysłuchali graczy, którzy często narzekali na problemy z przeskakiwaniem przeszkód w grze typu niewysoki murek lub barierki. Otóż po aktualizacji nie zauważyłem, żeby moja postać miała z tym problemy. Szczerze mówiąc, musiałbym pograć trochę dłużej na wszystkich mapach, ponieważ jest na nich zbyt dużo detali, żeby jednoznacznie stwierdzić, że wszystko jest ok pod tym względem. Kolejna sprawa, odradzanie się przy liderze zespołu.
Nie wiem, czy wy też tak mieliście, ale często powodowało to wypadanie poza tekstury mapy. Było to bardzo irytujące, zwłaszcza w momentach, kiedy nasz dowódca zbliżał się do punktu zajętego przez wrogie wojska. Zmieniono również mechanikę oraz ilość ładunków C4. Obecnie możemy mieć aż 3 ładunki C4, a jednocześnie można zdetonować wszystkie naraz. To tyle, jeśli chodzi o pierwszy patch. Nie planowałem tak długiego odcinka, ale deweloperzy wydali kolejną łatkę, więc co mam zrobić? Okej, zacznijmy sobie od zawartości patcha. Mamy nowy pojazd o nazwie IFV Boxer. Dostaliśmy również nową broń oraz mundur. Zwiększono ilość modyfikacji przedmiotów, co ma wpływ na to, że nasz żołnierz wygląda jeszcze lepiej. Gratka dla ludzi, którzy lubią ustawić język polski w grze. Cała gra została przetłumaczona, czyli nie mamy tylko już okrzyków żołnierzy po polsku, ale również menu i cały pozostały tekst. Jak to było w poprzednim patchu, twórcy i teraz skupili się również na błędach. Poprawiono kilka spraw, które miały znaczny wpływ na płynność gry oraz techniczne aspekty, takie jak na przykład problemy z dołączeniem do serwerów czy miejsca odrodzenia. Największą zmianą jest nowy tryb gry, drużynowy śmierciomecz, czyli Team Deathmatch. Na chwilę obecną możemy sobie tylko pograć na jednej mapie i jest to Galeria Handlowa w Warszawie. Moim zdaniem świetny wybór. Mapa jest wystarczających rozmiarów, żeby rozgrywka była dynamiczna i ciekawa. Mamy wiele miejscówek do chowania i mapa nie nudzi się bardzo szybko. Twórcy jak zapowiedzieli, tak zrobili. Dostaliśmy reset całego naszego ekwipunku oraz postępu. Nie ukrywam, że trochę mnie to zabolało, kiedy podjarany odpaliłem sobie grę po update'ach i moim oczom ukazał się brak zapisanych konfiguracji broni oraz wyglądu żołnierza. Jeśli ciekawi was, co jest w planie, możemy teraz wejść na główną stronę WW3 i sprawdzić planszę, która prezentuje, co jeszcze nas czeka. Najciekawiej moim zdaniem wyglądają wzmianki o nowych trybach gry, które mają zostać wydane na podstawie głosowania. Czyżby czeka nas kolejne Battle Royale? Ja mam nadzieję, że nie. Podsumowując, świetny ruch ze strony twórców, że wydali bardzo duże łatki w krótkim odstępie czasu. Naprawiają one wiele błędów, ale również dodają nowy content. Kolejny krok na długiej drodze studia The Farm 51, żeby WW3 zyskało sobie szersze grono entuzjastów. Nie jest to kropla w morzu, jeśli chodzi o ulepszenie rozgrywki i zawartość gry. Pasują tutaj trochę inne proporcje. Parafrazując to stwierdzenie, jest to szklanka wody wlana do pełnej wanny. Deweloperów czeka jeszcze ogrom pracy, a ja już teraz czekam z niecierpliwością na nową łatkę. Dodam jeszcze, że nie wymieniłem wszystkich usprawnień, jakie wprowadza ten patch. Wtedy ten odcinek trwałby pół godziny. Pełną listę znajdziecie klikając w odnośniki w opisie tego materiału. To tyle na dzisiaj. Dzięki, że obejrzeliście do końca ten odcinek. Dajcie mi znać w komentarzach, co sądzicie o nowych patchach do WW3. Trzymajcie się ciepło i do następnego.